Natrętna myśl, która pojawiła się jakiś czas temu, ciągle wracała najczęściej rano. Iwona zaczęła mieć bóle głowy, uparte, ściskające czoło i skronie jak żelazna obręcz z kolcami wbijającymi się w czaszkę. Lekarz z kliniki nie widział w tym nic dziwnego, choć powiedziała mu, że podczas dwóch pierwszych ciąż nie miała tego problemu. W klinice traktowano ją bardzo uprzejmie, choć nieco chłodno, bardziej jak cenny i delikatny pakunek niż jak człowieka. Takie miała wrażenie. Za to teraz już przynajmniej wiedziała, jak wiele można kupić za pieniądze, i jak diametralnie różni się jej świat. Świat państwowych przychodni, kolejek do specjalistów nocnych pomocy lekarskich, szpitalnych izby przyjęć, na które woziła duszącego się od kaszlu syna. Od świata ludzi takich jak Filip i Marta, którzy po prostu opłacali abonament i dostawali szybką, dyskretną obsługę jak w dobrej restauracji, czyściutką poczekalnię i recepcjonistkę rozdającą cukierki. Tak niewiele wystarczyło, suma będąca równowartością dobrych sportowych butów miesięcznie, żeby przejść z jednego świata do drugiego i całkowicie zapomnieć o tym pierwszym. Przecież ty też płacisz abonament co miesiąc. Przypomniała jej koleżanka z pracy. Tej naszej składki zdrowotnej jest prawie tyle samo co tego ich abonamentu. I co z tego mamy? Tyle, że nie dadzą nam umrzeć. Święta minęły spokojnie. Bóle głowy nieco zelżały, przytłumione bieganiną i nawałem spraw. Pierwsze święta od wielu lat, kiedy pieniądze nie były problemem. Nie trzeba było decydować, prezent czy kurtka dla Julki. Iwona wybrała się do galerii z sąsiadką, ale tym razem oprócz supermarketu, gdzie kupiły w promocji większość jedzenia i prezentów, zajrzała też do jednego z tych sieciowych sklepów, gdzie są ubrania dla kobiet, mężczyzn i dzieci: firmowe, porządne, szwedzkie czy angielskie. Wezmę Patrycy jakieś spodnie, ty się tam rozejrzyj, spotkamy się przy kasie. Beata oddzieliła się w stronę działu ubranek dla dziewcząt. Jeansy, rozszerzane, wąskie, haftowane w kwiaty, wisiały na wieszakach, jedne obok drugich, równiutko, od niedużych do takich, w których Iwona musiałaby podwijać nogawki. Na stoliku pośrodku wyłożono bluzki i sweterki. Dotknęła jednej z bluzek z mięsistej, grubej wełny. Obok leżał sweter w norweskie wzory żakardowe. Fiolet, granat i biel łączyły się harmonijnie. Pięknie pasowałby do szaroniebieskich oczu Julki. Odwróciła metkę i z wrażenia aż wciągnęła powietrze. 119 zł i dziewięćdziesiąt groszy. Na druk sale, a obok przekreślona liczba 159. Odłożyła sweterek delikatnie, starając się go ułożyć dokładnie tak, jak leżał przedtem, rozglądając się nerwowo, czy sprzedawczyni zaraz nie zwróci jej uwagi. Uspokoiła się jednak widząc, że młodziutkie dziewczyny w kasie zajmują się rozmową i nie wykazują najmniejszej chęci podejścia do niej, ani do żadnego z innych klientów. Obok dwie kobiety w wieku iwony bez żadnych oporów miętosiły sweterki i bluzki. Zdejmowały z wieszaków i rzucały na stolik, żeby się lepiej przyjrzeć. Jedna niosła spore naręcze wieszaków, druga wyglądała na niezdecydowaną. Nie wiem. Bracie i ten sweter czy nie. Do uszu Iwony dobiegły strzępy rozmowy. Weź, co ci szkodzi. To dziecko ma już tyle ciuchów, że sama nie wie, co ma w szafie. Potem nie nosi i wyrasta. To najwyżej wyrośnie, młodsza dostanie, albo mi oddasz dla mojej, jak twoja wyrośnie. Moja jest to głowę niższa od tej twojej oliwi, jakby była ze trzy lata młodsza, a nie rok. Dobra, to wezmę jeszcze ten i spodnie jakieś do kompletu. Kobiety odeszły. Iwona chwyciła sweter, sprawdziła rozmiar na metce 9-10 lat. Powinien być dobry. Nerwowo sprawdziła w torbie, czy ma portfel, czy w przedświątecznym zamęcie nikt nie ukradł jej starego, wyświechtanego portfela z kilkoma stu złotówkami w środku. Od lat nie była na takich zakupach. Może nigdy. Kiedy była żoną Darka, oszczędzali na mieszkanie. Nie było pieniędzy na wydawanie. Poza tym i u niej, i u Darka w domu kupowało się na bazarkach. W ostateczności w domach centrum, zanim pojawiło się słowo galeria w nazwie. Stamtąd pochodziła słynna kościelna garsonka matki. Później już były tylko długi, komornik w warsztacie, wspólnik obiecujący ze łzami w oczach powódce, że spłaci, a potem Darek wyjechał. Sprzedajesz dziecko za kolorowy sweterek. Powiedział głos w jej głowie. Głos, którego nie potrafiła zignorować. Nie mogła przejeść tych pieniędzy, jakie otrzymywała co miesiąc od Marty i Filipa. Najczęściej od Filipa, przed wejściem do kliniki albo w jego samochodzie. Zawsze sprawiał wtedy wrażenie zażenowanego, jakby kupował narkotyki czy robił coś równie zakazanego. Z drugiej strony. Czy z okazji Bożego Narodzenia nie należało jej się coś od życia? Jakiś gest, który choć na moment wprowadziłby ją do świata takich ludzi jak tamta z naręczem ubranek dla dziecka, które i tak miało ich już za dużo? Coś oprócz regularnych wizyt u pulmonologa z Piotrkiem, oprócz reklamowanych jogurcików na odporność i witaminowych tabletek dla kobiet w ciąży? Przecież nie chodziło o sam sweterek, nieproporcjonalnie drogą markową szmatkę. Chodziło o to, co symbolizował świat z niewidzialnej szyby, gdzie takie sweterki były ubrankiem na co dzień, kupowanym nie z potrzeby, ale dla kaprysu. Świat tych dziewczynek z trzeciej C, które patrzyły ponad głowami Julki i zawsze pomijały ją przy zapraszaniu na imprezy urodzinowe. Chodziło o to, żeby Julka dostała nową, niepraktyczną rzecz kupioną specjalnie dla niej. Zignorowała więc głos w głowie i ze swetrem pod pachą przeszła do działu chłopięcego. Wybrała bluzę z kapturem. Chwilę zastanawiała się nad rozmiarem. Piotrek już dorównywał jej wzrostem, choć nie należała do niskich. Tam znalazła ją Beata. Zobacz, tu są ciążowe ubrania, mają świetne spódnice w przecenie. Na widok spłoszonej miny Iwony uśmiechnęła się. Już przecież widać... Nie dociągniesz do dziewiątego miesiąca w tych dwóch spódnicach na gumkę. No, obejrzyj chociaż. Spódnice z miękkiego brązowego i wiśniowego sztruksu wisiały na wieszaku urzędem, od najmniejszych do ogromnych jak namiot. Manekin z brzuszkiem, i ona nigdy wcześniej takich nie widziała, prezentował, jak pięknie ta spódnica układa się na sylwetce. Oczywiście z odpowiednim swetrem, koralami i apaszką. To była spódnica dla tych zadbanych, ciężarnych z artykułu pod tytułem I ty możesz być piękna w ciąży. Dla tych kobiet, które pięknie ubrane i pachnące czekały, aż ich mały skarb pojawi się na świecie, a dopóki maleństwo wygodnie leżało pod sercem, chciały rozkwitać i czuć się seksownie. Po tych zapowiedziach artykuły zwykle przedstawiały listę zastrzeżeń. Żadnych wysokich obcasów, żadnych pończoch, gumek, ciężkich perfum, farbowania włosów. Każde z tych zastrzeżeń opatrzone komentarzem w rodzaju pamiętaj, że teraz, kiedy jesteś mamą, najważniejsze jest dobro Twojej pociechy. Te kobiety stosowały się do wszystkich uwag. Do porodu szły wydepilować strefę bikini i zrobić pedikir, a wcześniej spędzały miesiące w ciążowych ubraniach na wybieraniu i kupowaniu wózka, łóżeczka, baldachimu, karuzelki z pozytywką i innych niezbędnych akcesoriów. Nikt nie projektował mody dla matek zastępczych, które miały oddać swój wymarzony skarb w cudze ręce, kiedy tylko zawita na świat. Kiedy tak pogrążona w myślach wpatrywała się w manekina nagle coś odwróciło jej uwagę. Podeszła dalej i zanim zdążyła się zmitykować i zawrócić, już otaczały ją ze wszystkich stron śpioszki, maleńkie body i rajstopki, koszulki, swetry męskie z golfem w rozmiarze na zero trzy miesiące i dżinsowe ogrodniczki haftowane w kwiatuszki dla półrocznych dziewczynek, walurowe czapeczki z uszkami jak u kotka i kombinezony z kapturkami w kształcie głowy misia. Oszołomiona tą wielkością, sięgnęła na chybił trafił i zdjęła z wieszaka czapeczkę z mięciutkiego weluru w kolorze złamanej bieli. Czapeczka, zszyta z sześciu klinów, miała maleńkie nauszniki ze sznureczkami do wiązania i maleńki daszek, a nad daszkiem wyhaftowano niebieską nitką Love My Mommy i naszyto miniaturowego błękitnego słonika. Dokładnie w tym momencie, kiedy ostrożnie dotykała delikatnego materiału, zachwycona jego miękkością, przypominając sobie dni, kiedy Piotrek w podobnej czapeczce leżał w głębokim wózku przykryty kocykiem, poczuła coś w brzuchu. Nie kopnięcie, nawet nie ruch, bardziej jakby gdzieś w jej wnętrzu pękła nieduża bańka medlana. Było to tak delikatne i słabe, że inna kobieta mogłaby nie zwrócić na to uwagi, ale po dwóch ciążach uczucie było nie do pomylenia. To musiało być dziecko. Iwona sięgnęła ręką do brzucha. Pod gumką od spódnicy położyła dłoń na skórze, choć wiedziała, że ruchy nie będą wyczuwalne w ten sposób jeszcze przez wiele tygodni. Podoba ci się? Wyszeptała do tej tajemniczej, maleńkiej istoty skulonej wewnątrz niej. Podoba Ci się czapeczka, maleństwo? Jakby w odpowiedzi, Banieczka powtórzyła się jeszcze raz, a po chwili jeszcze dwa razy, ale już słabiej. Dopiero wtedy Iwana się zorientowała co właściwie robi przemawia czule do dziecka, które przecież nie było jej zostało jej tylko wypożyczone na kilka miesięcy. Raptownie oderwała rękę od brzucha, przesunęła dłonią po twarzy. W drugiej ręce nadal kurczowo zaciskała czapeczkę. Teraz dołożyła ją do swetra dla Julki i bluzy dla Piotrka. Niech małe też coś ma od życia, pomyślała. Jedna czapka jeszcze nie znaczy, że je pokochałam. Nagle okazało się, że tym razem wzbudziła zainteresowanie dziewczyn z obsługi. Jedna z nich stała tuż obok, uśmiechnięta. To pierwszy Dziadziuś? zapytała. Może pomogę skompletować wyprawkę. Trzeci. Odpowiedziała Iwona machinalnie i dodała: Dziękuję, tylko tę czapkę poproszę. A może jakieś śpioszki do tego? Dziewczyna nadal szczebiotała. Na sweterku z dekoltem w kształcie litery V miała przypiętą plakietkę z imieniem Milena. Nie miała więcej niż dwadzieścia jeden, może dwadzieścia dwa lata. Pewnie studiuje zaocznie. Dziękuję, odpowiedziała Iwona jeszcze raz bardziej zdecydowanie. Na razie tylko czapeczka. Nie chcę zapeszyć. W takim razie zapraszam do kasy. Kiedy już wydała jej resztę z dwóch stu złotówek i wygłosiła sakramentalne: Dziękuję, zapraszamy ponownie, Iwona z batą powędrowały w stronę wyjścia. O, mama ucieszyła się w domu Julka co kupiłaś? – A różne takie, zajrzyj sobie. Tylko najpierw pomóż mi rozpakować jedzenie. E, gdzie Piotrek? E, – Poszedł do Maćka po jakiejś książki. – O, a to co? Julka zapiszczała na widok swetra, ale po chwili odłożyła go ostrożnie na bok, żeby podnieść maleńką czapeczkę, która wypadła z reklamówki. – Co dla dzidziusia? – zapytała z wahaniem. – Jaka słodka i jaka malutka! – Czy to znaczy… – zawahała się. – Że go nie oddamy? Czy dzidziuś zostanie z nami? – Dzidziuś nie zostanie z nami, bo to nie jest nasz I Iwona odebrała córce czapeczkę. – Właściwie sama nie wiem, po co to kupiłam. Chyba powinnam ją oddać. Przecież jego prawdziwa mama na pewno kupi mu lepsze czapeczki. – Julka posmutniała, odłożyła czapeczkę na komodę. Iwona obiecała sobie oddać czapeczkę do sklepu przy najbliższej okazji. Dowiedziała się, że w ciągu kilku tygodni można zwrócić nieużywane ubranie z paragonem i planowała to zrobić. Właściwie nawet bardzo tego chciała, bo każde spojrzenie na ten maleńki, walurowy ciuszek przypominało jej, że to nie ona będzie dobierać ubranka dziecku, które w niej rosło. Tylko tamta smutna i poważna kobieta o brązowych włosach. Tylko, że w nawale przedświątecznych przygotowań zupełnie o tym zapomniała, a może potrzebowała pretekstu, żeby móc zapomnieć. Tuż przed kolacją wigilijną zauważyła czapeczkę, nadal leżącą na komodzie, i szybko schowała do szuflady, gdzie znalazła ją dopiero wtedy, kiedy termin zwrotu dawno minął. Święta spędzili w biegu pomiędzy mieszkaniem rodziców Filipa. Brama starej kamienicy, mimo że odnowiona z funduszu remontowego, nadal sprawiała nieprzyjemne wrażenie i zmuszała do pospiesznego przemykania pod ścianą w obawie przed atakiem. A mieszkaniem ojca Marty. Niki towarzyszył im u dziadków, wyjątkowo rozmowny i uśmiechnięty. Na szczęście nikt nie poruszał tematu kierunku studiów, tylko babcia przy opłatku życzyła wnukowi zdanej matury i mądrych wyborów życiowych. Teściowa wprost kipiała energią, jak twierdziła dzięki nowym warsztatom samodoskonalenia dla kobiet z elementami jogi i buddyzmu, na jakie chodziła od kilku tygodni. W grupie podobnych jej znudzonych kobiet w późnym średnim wieku, rozpaczliwie poszukujących jakiegoś sposobu na zapełnienie czasu. Kobiety w jej wieku albo angażowały się w życie parafii, chodząc na niezliczone różańce, kółka modlitewne i msze w rozmaitych intencjach, Albo rzucały w aktywność na kursach i warsztatach, a wszystko po to, żeby nie siedzieć w domu, patrząc w telewizor w towarzystwie zgnuśniałych mężów w wieku przedemerytalnym. Coś niesamowitego ta joga. Wykrzykiwała teraz z entuzjazmem. Marta, musisz spróbować. Bolą u mnie takie mięśnie, o których nawet nie wiedziałam, że istnieją. Od razu zaczęłam lepiej spać i czuję się taka odświeżona, a medytacje... Rozmarzyła się. To dopiero cudowne, uwalniasz się od wszystkich problemów. Marta słuchała z lekkim rozbawieniem. Przed jego był kurs gotowania szwajcarskiego mistrza kuchni, kiedy to co niedziela byli zapraszani na obiady, gdzie wypróbowywała na nich dania w rodzaju ragun z królika w białym winie z musem szparagowym. Wcześniej zajęcia dekuparz, po których pozostały dziesiątki do niczego nieprzydatnych, ochydnie kiczowatych pudełeczek i doniczek oklejonych seryjnie produkowanymi barokowymi aniołkami i kwiatkami powycinanymi z taniutkich serwetek. Korespondencyjny kurs twórczego pisania, który zaowocował opasłym maszynopisem pod tytułem Chata nad liwcem, czytanym z namaszczeniem przez wszystkich członków bliższej i dalszej rodziny. Co wydarzy się po joce? To zależało od kolejnej ulotki reklamowej, jaka trafi w ręce teściowej. Jak tam wasze dziecko? Dopytywała Wanda, kiedy obie z Martą kroiły ciasto w kuchni. Kładły je na deseczce oklejonej motywami choinek i gwiazd i polakierowanej bezbarwnym lakierem, kolejny relikt porzuconej pasji. Matka Filipa była już po kilku kieliszkach wina. Byli jedną z tych niewierzących rodzin, celebrujących wigilię jako przyjemny element tradycji i okazję do rodzinnego spotkania przy dobrym jedzeniu, choince i czerwonym winie. W salonie brat Wandy z żoną i dorosłą córką, kilkoro dalszych krewnych i Filip z ojcem rozmawiali o polityce i o kolejnej epidemii grypy, która według doniesień telewizyjnych miała zmieść z powierzchni ziemi większość ludności. No! Opowiedz coś więcej. Czytałam w gazecie o tych surogatkach, ale nigdy nie spodziewałam się, że będę to miała tak blisko. Czyli zrezygnowaliście już ostatecznie z rodzenia, tak? Trudno to nazwać rezygnacją. Marta uśmiechnęła się smutno. Po prostu nie możemy, a medycyna nie jest w stanie nam pomóc. To jedyne, co nam zostało poza adopcją, choć to też w pewnym sensie będzie adopcja. A powiedz Wanda nachyliła się konspiracyjnie do synowej. Po co wam tak koniecznie, to dziecko? Od biedy mogłabyś być matką nikiego, ale nie lepiej wam tak, jak jest, żyjecie sobie wygodnie, macie wolność, spokój, ciszę w domu. Teraz w celu młodych decyduje, że nie chce w ogóle mieć dzieci. Wolą się rozwijać, kształcić, podróżować? Ciągnęła zniżając głos do szeptu. Wiesz, za moich czasów było inaczej spodziewano się, że rok, dwa po ślubie pojawi się dziecko. Gdyby nie te oczekiwania i wieczne pytania, to ja chyba bym się nie zdecydowała. Właściwie urodziłam Filipa dla świętego spokoju, żeby moja teściowa się wreszcie odczepiła. Chyba umiałabym być szczęśliwa jako bezdzietna kobieta, tyle że wtedy nawet nie wolno było tak myśleć. Marta oderwała wzrok od Makowca, od Bliclego. Po co piec w domu, skoro za nieduże pieniądze można kupić naprawdę dobre ciasto? Zawsze podejrzewała, że Filip nie był chcianym i kochanym dzieckiem. Myślała, że przytrafił się teściom tak samo jak jemu 20 lat później Nikodem przypadkiem. Cóż, sama też nie była szczególnie upragniona ani wyczekiwana. Chcemy mieć dziecko, bo uważamy, że to naturalna kontynuacja małżeństwa. Chcemy dać mu miłość i to wszystko, czego sami nie dostaliśmy w dzieciństwie. Urwała przerażona tym, co właśnie powiedziała, ale Wanda tylko się roześmiała. Babo, mnie dogodzisz. Kiedy nie było pigułek i mody na singli, kiedy mogły się mnożyć, to nie chciały, robiły skrobanki, broniły się jak mogły. Teraz mogą planować, zabezpieczać się, nie są potępiane, a rodzą na potęgę. Ot, głupia babska natura. Marta nagle zapragnęła wyjść z tego mieszkania i więcej nie wracać. Gwiazdki na deseczce i choinkowe światełka wirowały jej przed oczami, twarz taściowej wydała się jej nagle nienaturalnie czerwona, napuchnięta i brzydka, oczy szkliste od nadmiaru wina. Ta kobieta miała być babcią jej dziecka. Dziecka, które zupełnie nieświadome tego, co je czeka, pływało sobie w obcym brzuchu, czekając na moment, kiedy wreszcie pozna swoją mamę. A w komplecie dostanie babcie, która potrafi otwarcie przyznać, że nie chciała urodzić jego ojca. Ale dlaczego właściwie chcemy mieć dziecko? Zastanawiała się podczas długiej, bezsennej nocy przed kolejnym dniem świąt. Boże Narodzenie zawsze budziło tę uśpioną w niej resztkę katolicyzmu. Jak mogła się czuć tej nocy ponad dwa tysiące lat temu młodziutka matka? Spała na sianie wstające, tuląc do siebie ciepłe, pomarszczone ciałko noworodka, szeptała mu do ucha obietnicę wspaniałej przyszłości, a może zastanawiała się ponuro, co teraz zrobią we troje z Józefem i maleństwem bez środków do życia. Może urodziła tylko dlatego, żeby głos zwiastujący narodzinę dał jej wreszcie spokój. Po co dziecko? Nad tym Marta nigdy dotąd się nie zastanawiała. Tak jak powiedziała Teściowej. Wydawało jej się to naturalne. Ludzie się pobierają, ludzie mają dzieci, ludzie wychowują dzieci, potem mają wnuki. Łańcuch naturalny i logiczny jak samo życie. Dziecko umiejscawiało kobietę pewnie w świecie dorosłych, nadawało jej łatwą do rozpoznania i szanowaną rolę matki. Czy kiedykolwiek, jeszcze zanim rozpoczęli starania, zanim normalne starania o dziecko przerodziły się w krwawą, beznadziejną walkę z jej upartym organizmem? Zadała sobie pytanie, dlaczego? Nie. To zawsze było dla niej oczywiste. Zawsze w wizjach przyszłości widziała dziecko jako naturalne dopełnienie małżeństwa, związku. Widziała siebie, jak zupełnie bez wysiłku przeistacza się w matkę, choć sama nigdy nie doświadczyła pełni matczynej miłości, bezwarunkowej akceptacji i czułości opisywanej w książkach i filmach o macierzyństwie. Była pewna, że w odróżnieniu od swojej matki, Znajdzie w sobie siłę i miłość. Naturalnie. Słowo naturalnie pojawiało się co chwila. Marta zbeschała się w myślach za niechlujstwo, ale za moment pomyślała: co z tego, to niewypracowanie. Widocznie tak po prostu ma być. Przecież to ludzka natura. Dopiero później pragnienie dziecka przerodziło się w ten sam ślepy upór, który każe niewidomym uczyć się malowania, a jednonogim zdobywać bieguny. Chęć udowodnienia sobie i innym, że niemożliwe jest możliwe, że każdą przeszkodę można pokonać, jeśli się odpowiednio mocno tego pragnie, zawładnęła nią całkowicie. Czy teraz, kiedy nieznajoma kobieta pomagała jej pokonać tę przeszkodę, naprawdę pragnęła mieć dziecko? Innego, nowego człowieka? Czy może już tylko chciała sukcesu, możliwości powiedzenia sobie, a jednak, na przekór wszystkiemu udało się? Od tak dawna nie czuła niczego poza rozpaczą, rozczarowaniem, złością, nienawiścią do tych okrągłych, bezmyślnie zadowolonych młodych matek z osiedla. Była wypalona wewnątrz. Pozytywne emocje i nadzieja z trudem zapuszczały korzonki w tej spalonej ziemi. Czy chciała kochać dziecko, czy po prostu chciała wreszcie nie być tą jedyną bezdzietną na towarzyskich spotkaniach? A może chciała tylko pchać trzykołowy wózek po alejkach podwórka i odpowiadać na spojrzenia pełne akceptacji i pochwały? Podchoinka dostała od męża prezent maleńką welurową czapeczkę z niebieskim słonikiem, włożyła ją pod poduszkę. Tak strasznie zazdrościła tej obcej kobiecie, że to ona odczuwa ruchy maleństwa, że to ona może pogładzić brzuch, kiedy dziecko za mocno się wierci, że to ona odczuwa zgagę mdłości, że to jej puchną nogi i palce u rąk. Ona je tylko przechowuje, opiekuje się nim wtedy, kiedy ja nie mogę. Mówiła sobie w myślach, gładząc mięciutki aksamitny materiał czapeczki. Wreszcie zasnęła. Telefon zadzwonił rano, około siódmej. Bardzo wcześnie, jak na pierwszy dzień świąt. Natarczywy dzwonek wyrwał Martę ze snu, w którym kołysała niemowlę w stajence. Przez kilka chwil po przebudzeniu nie miała pojęcia, co to za dźwięk i skąd dochodzi, aż wreszcie poderwała się z łóżka. Miętała się po mieszkaniu, szukając słuchawki od bezprzewodowego aparatu. Znalazła ją w końcu pod stertą papierów na kuchennym stole. – Halo? – rzuciła zdyszana i poirytowana. Słuchawca usłyszała znany głos, zmieniony przez strach. Pani Marto, przepraszam, że niepokoję panią w święta, ale coś się chyba stało. Od wczoraj mocno krwawie. Szpital ginekologiczno położniczy to miejsce pełne rozpaczy i szczęścia, nadziei i smutku. To miejsce wyjątkowe. Miejsce, gdzie rządzą kobiety i ich skomplikowana biologia, odwieczne rytmy księżyca wspomagane medycyną. Czerwony namiot początku XXI wieku zatracił intymność, zmienił się w niski, nieprzyjazny z zewnątrz budynek, w którym misterium ciąży zderza się ze sterylnością i zimnem korytarzy, sal zabiegowych, narzędzi chirurgicznych. Słychać, jak niesie się płacz noworodków zmieszany z krzykami rodzących, powajankami położnych i lekarzy. Ktoś płacze w łazience. Kardiotoktografy szumią miarowo, rejestrując bicie niezliczonych maleńkich serc. Aparaty do USG wypływają ziarniste, czarno-białe fotografie nienarodzonych. Tu kończy się luksus i prywatność niepublicznej kliniki. Tu Iwona i Marta nie są klientkami, nie są nawet osobami. Stają się kawałkami mięsa rzucanymi na taśmę ogromnej fabryki. Tu Iwona jest traktowana jak wszystkie inne ciężarne, a Marta jak wszystkie inne osoby towarzyszące. W izbie przyjęć roi się od kobiet. Jedne siedzą zbolałe i przerażone, inne chodzą w kółko podtrzymywane przez mężów. Kogoś przywozi karetka, ktoś inny się awanturuje, że czeka na przyjęcie już od wielu godzin i... Może mam tu urodzić na podłodze, proszę bardzo, jeszcze z godzina i tak będzie, mam skurcze co dwie minuty, ile mam jeszcze czekać? Iwona zagubiona w tym wszystkim. Przyjęta bez kolejki. Który tydzień? Pada pytanie w rejestracji. Zastanawia się przez chwilę. Kiedy rodziła Julkę, wiek ciąży liczyło się w miesiącach. Tygodnie były dla lekarzy. Dzisiaj miesiące są anachroniczne. Zabawne nawet niczym jedno z tych dziwactw naszych babciach jak odmierzanie materiału na łokcie i cale. Oblicza mozolnie te tygodnie. Wychodzi jej dziewiętnasty. Otwierają się przeszklone drzwi. Za nimi jest już taśmowo. USG, KTG, badanie wewnętrzne, badanie zewnętrzne, ważenie, mierzenie. Kładą ją na łóżko i wiozą do sali gdzieś na górę. Spakowana reklamówka z rzeczami dynda żałośnie z boku łóżka. Kółka skrzypią. Pielęgniarka prowadząca wózek się nie odzywa, nie uśmiecha. Jest ósma rano w święta, a ona siedzi w pracy – w głowie liczy godziny do końca dyżuru. Grudniowy ranek, ósma, a ciemno jak o zmierzchu. Latarnie jeszcze świecą za oknem sali, kiedy pielęgniarka pomaga Iwonie przejść na łóżko. Wysokie, metalowe, z materacem, w którym pokolenia kobiet wysiedziały siedziały z tego materaca można by odrać z gipsu sylwetkę kobiety. Reklamówka, paczka podpasek, koszula nocna na zmianę, kosmetyki, świąteczny numer kolorowego tygodnika. Ląduje na szafce obok łóżka. Pielęgniarka wychodzi, nie mówiąc prawie nic, poza jakimś niewyraźnym mruknięciem. Obok na łóżku śpi, albo udaje, że śpi, jakaś kobieta na oko znacznie od Iwony starsza. Z pod szpitalnej kołdry wystaje spuchnięta jak balon noga, porośnięta dawno nieogolonymi czarnymi włoskami. Z paznokci schodzi bordowy lakier. Na jej stoliku napoczęta butelka soku śliwkowego i sterta gazet dla rodziców. Iwona próbuje zamknąć oczy i zasnąć jeszcze na chwilę. Obchód będzie o dziewiątej. Dopiero wtedy dowie się czegoś więcej. Na razie wie tylko z badania na dole, że dziecko żyje. Problem jest w niej, nie w dziecku. To dziwne. Kiedy chodziła w ciąży z Piotrkiem i Julką, nie miała żadnych problemów. Śmiała się, że gdyby nie brzuch, to by nie wiedziała w ogóle, że jest w ciąży parę razy zwymiotowała i strasznie jej się chciało sera białego i pomarańczy. Rodziła łatwo i szybko, bez znieczulenia, bez kroplówek i cięcia. Lekarze mówili, że jest stworzona do rodzenia, a Darek żartował, że mogą mieć jeszcze siedmioro, gdyby chcieli. Mieli mieć trzecie, już w nowym mieszkaniu. Ale komornik zajął firmę, ale wspólnik przegrał firmę w ruletkę i nabrał kredytów. Ale Darek zadzwonił skork, że przykro mu, ale nie wytrzymał tyle czasu sam, że kocha dzieci, ale kocha też kogoś innego. Trzecie miało urodzić się już w świecie za szybą. Ale wtedy ten świat postanowił zatrzasnąć przed Iwoną drzwi. Co dzieje się teraz? Może to mój organizm, myśli Iwona. Organizm przecież jakoś wie, że to nie moje dziecko, obce geny. Może odrzuca to dziecko jak przeszczepione serce. Przecież zdarzają się takie historie, pokazywali w telewizji i nieraz czytała w gazetach. A może to kara? Może to, co zrobiła, jest złe i teraz musi się naprawić. Od tych myśli kręci jej się w głowie. Sięga do torby, żeby znaleźć gazetę i zająć czas do obchodu. Najpierw trafia na telefon, więc wysyła uspokajającego sms do Beaty, żeby powiedziała jej matce, że na razie wszystko dobrze. Zatrzymali ją na obserwację, niech matka siedzi z dziećmi. Na obiad mogą zjeść wczorajsze i pierogi z Wigilii. Ona zadzwoni do domu, jak będzie coś więcej wiedziała. Odkłada telefon, ale zamiast gazety, wyczuwa w reklamówce coś twardego. Matka włożyła do siatki różaniec. Musiała to zrobić ukradkiem, kiedy Iwona była w łazience. Iwona próbuje się nie złościć, bo wie, że matka zrobiła to w dobrej wierze. Pomogła tak, jak potrafiła. Kiedy wyjmuje różaniec z torby, złość gdzieś znika. Dostała ten różaniec na pierwszą komunię. Wszystkie dzieci dostały takie same, razem z książeczkami do nabożeństwa i Pismem Świętym. Różaniec był w okrągłym czerwonym pudełeczku ze złotym krzyżem na wieczku i pachniał intensywnym, prawie duszącym kościelnym zapachem. Czymś w rodzaju kadzidła zmieszanego z wonią róż i drewna sandałowego. Ten zapach, wyczuwalny nawet teraz po tylu latach, przywodzi na myśl wspomnienia białej sukienki kupowanej na bazarze, białych niemiłosiernie obcierających lakierowanych pantofelków zapinanych na pasek na 3-centymetrowym obcasie. Wspomnienie fryzjerki z sąsiedztwa, która przyniosła do mieszkania importowane termoloki i za pomocą gumowych, rozgrzanych wałków i żelaznej logówki zmieniła proste i sztywne włosy Iwony w kaskadę loków. Do dziś ma za uchem niewielką bliznę po oparzeniu lokówką. Zapach koralików różańca przywołuje wspomnienia czasów, kiedy wszystko było proste i wystarczyło odpowiednio długo i żarliwie się modlić, żeby wymodlić wszystko. Piątkę z gegry, taniec z Mariuszem z czwartej cena, zabawie szkolnej, dżinsy piramidy żeby tatuś nie zauważył, że znowu zapomniała wynieść śmieci. A później przestała wierzyć, tak jak dzieci przestają wierzyć w świętego Mikołaja. Nagle zrozumiała, że to nie Bóg załatwia piątki. Teraz jednak, może pod wpływem stresu, a może przez ten zapach, Iwona machinalnie klęka na łóżku, choć kazano jej leżeć. Dawno wyuczone słowa modlitwy wracają bez wysiłku z pamięci, gdzie przez lata leżały nieużywane. Odmawia kilka zdrowasiek, a potem przy kolejnym paciorku płyną już jej własne słowa z głębi serca. – Proszę, Matko Boża, pozwól, żeby dzieciątko przeżyło. Spraw, żeby urodziło się zdrowe, żywe, żeby dotrwało jeszcze te pięć miesięcy. Ty, matka Jezusa, musisz mnie wysłuchać, musisz mnie zrozumieć. Niech tylko się urodzi zdrowe, o nic więcej nie proszę. Jak się urodzi zdrowe, to go nie oddam, nie sprzedam nikomu, wychowam jak swoje. Kobieta na sąsiednim łóżku budzi się, siada, mamrocze coś, a potem oczami szeroko otwartymi ze zdziwienia wpatruje się w towarzyszkę klęczącą na łóżku z różańcem w złożonych rękach. To wariatów, kurwa. Mamrocze niby pod nosem, ale tak, żeby wyraźnie ją usłyszano. A dwie wypisali tę świadkową, jehowy to teraz jakaś następna dewotka. Na szczęście w tej chwili pod salą zatrzymuje się wózek ze śniadaniem. Salowa w średnim wieku podaje kubki z letnią herbatą i szpitalne talerze. Na każdym leży kromka chleba, dwa plasterki wędriny, okrawek masła i pomidor przy łóżku Iwony waha się. A pani na razie bez jedzenia? Decyduje, patrząc w kartę. Na dole Marta szaleje. Nie sposób się czegokolwiek dowiedzieć w tym szpitalu, to jakaś paranoja jest. Wykrzykuje w telefon. Nawet nie wiem, gdzie ją położyli, chyba na patologii. Nikt mi nie chce nic powiedzieć. Prawo do informacji mają tylko członkowie rodziny. Już dobrze, uspokój się. Głos Filipa w słuchawce jest łagodny, ale stanowczy. Zaraz przyjadę. Marta rozgląda się po izbie przyjęć. Niewiele się zmieniło odkąd była tu ostatnim razem. Kiedy straciła swoje ostatnie dziecko. Służba zdrowia w Polsce to skomplikowany labirynt. Możesz opłacać prywatne abonamenty, chodzić do prywatnych klinik i lekarzy, a i tak, kiedy dzieje się coś naprawdę złego, lądujesz w publicznym szpitalu, w kolejce tak samo zagubionych i bezradnych ludzi. Naprzeciwko pani z okienka, która nienawidzi swojej pracy i pacjentów, i każe ci podawać dane oraz przedstawiać kolejne dokumenty w chwili, kiedy twoje zdrowie i życie wiszą na włosku. A później jesteś tylko kawałem mięsa na taśmie. Informacje na twój temat są przekazywane przez lekarzy ponad twoją głową w tajemniczym, niezrozumiałym języku. Lekarz, ten sam, który w prywatnym gabinecie miał dla ciebie nieskończoną ilość czasu i cierpliwości, teraz buczy. No, co mi pani znowuż głowę zawraca? Poronienie to poronienie, co tu jest do wyjaśniania? Wszystko będzie w wypisie. W weekendy i święta wszystko jest jakby w zawieszeniu. Lekarze dyżurni starają się przetrwać jakoś te dni jak najmniejszym kosztem. Do Marty wracają wszystkie wspomnienia: jarzeniówki, inne ciężarne, wygniecione dołki w materacach, szum tętna na kategie w innej sali. Zapach papierosów palonych ukradkiem w łazience, zapach lekko skisłego mleka, potu i krwi, skrzypienie kół wózka. Kręci jej się w głowie od tych wspomnień i od migających za szybko lampek ze sztucznej choinki, którą ustawiono w kącie izby przyjęć, tuż przy automacie z napojami. Wychodzi na zewnątrz i natychmiast zapala papierosa. Zaciąga się głęboko, patrząc w jasne, zimowe niebo. Po kilkunastu minutach i dwóch kolejnych papierosach od dawna tyle nie paliła zawsze albo była w ciąży, albo starała się o dziecko, w okresach rekonwalescencji pozwalała sobie na jednego, dwa dziennie. Dopiero teraz tak naprawdę wróciła do nałogu. Na parking wjeżdża duży czarny samochód i wysiada z niego Filip. I co my teraz zrobimy? Marta dygocze w objęciach męża. Co będzie, jeśli stracimy to dziecko tak jak nasze poprzednie dzieci? Postaramy się o kolejne. Mówi mąż, ale jego wzrok gdzieś błądzi, jest jakby nieobecny w pełni, jakby część jego jeszcze spała gdzieś tam w ich łóżku. Mamy jeszcze zamrożone zarodki i pieniądze na jeszcze jeden zabieg. W jego głosie słychać zmęczenie. Za to, co wydali na badania, starania, wizyty lekarskie, stymulacje, zabiegi, mogliby dawno kupić duży, wygodny dom na przedmieściach. Taki był plan kiedyś. Mieli zbudować dom, a w ogrodzie między drzewami miały bawić się dzieci. Oszczędności stopniały i dziś mogliby mieć zaledwie pół takiego mieszkania, jak to, które zajmują. A kiedy zapłacą Iwonie całą sumę. Nie zostanie prawie nic i marzenie o domu odsunie się o kolejne lata. Marta w przebłysku przypomina sobie słowa teściowej: Ludzie żyją bez dzieci, realizują się. Może trzeba było tak zrobić: wybrać dom, oszczędzić sobie siwych włosów i rozpaczy, znaleźć jakieś hobby, jak yoga czy nauka mało popularnego języka, w ostateczności oklejać doniczki serwetkami. I pogodzić się ze stratą. Może trzeba było adoptować jakieś niechciane dziecko i za te wydane pieniądze zapewnić mu życie, o jakim w domu dziecka nie mogłoby nawet marzyć? Jesteśmy egoistami. Baskudnymi egoistami. Wykorzystujemy innych i za karę stracimy i to dziecko. Szlocha teraz Marta w czarny, miękki materiał płaszcza Filipa. Chodź. Odpowiada on. Uspokój się. Pójdziemy znaleźć oddział patologii i czegoś się dowiemy. Obchód w dni wolne od pracy jest krótki, pobieżny. Na oddziale zostają tylko ci lekarze, którzy musieli. Najmłodsi starzem albo ci, co podpadli profesorowi. W święta i tak wszystkie decyzje są zawieszone, odwlekane do chwili, kiedy na oddział powróci życie. Iwona. Pacjentka lat 31, trzecia ciąża, krwawienie, brak skurczów, przyjęta dzisiaj. Dostała nakaz leżenia, zbierania podpasek w specjalnym niebieskim worku, zawieszonym na brzegu łóżka, i na pocieszenie informacje: Wygląda na to, że z dzieckiem wszystko dobrze, poobserwujemy i zobaczymy, co będzie dalej. Sąsiadka Iwony, weteranka, leży tu już od miesiąca, a przed nią jeszcze trzy tygodnie. Wyszła na korytarz, robi w kuchni herbatę. Prawdziwą, bo ta szpitalna to takie siki, dwie torebki na kocioł i worek cukru. Z nudów pstryka pilotem do telewizora na korytarzu naprzeciwko dyżurki pielęgniarek. Dopiero dziesiąta rano, a jakby już południe minęło. Nic się nie dzieje, można najwyżej zabijać czas czytaniem gazety. Ania i Kuba, koniec pięknej bajki. Gwiazda serialu Nasz Dom opowiada o rozstaniu z dziennikarzem sportowym. Ubierz się jak Natalia, piosenkarka zdradza tajemniki swojej garderoby. Nie widzi świata poza się nową miłością życia Macieja Jankowskiego. 41, znanego naszym czytelnikom z filmu Kochaj albo rzuć. Jest jego dwuletnia córka. Przyćmi fajerwerki, zabuśnij olśniewającą kreacją w Sylwestra. W tym roku złoto i czerwień wracają do łask specjalnie dla was, przedstawiamy najnowsze trendy z wybiegów Mediolanu i Paryża. Iwona zagłębia się w historię o rozstaniu bajkowej pary. Kuba stale miał pretensje, że zbyt wiele czasu poświęcałam moim fanom. Ania nie potrafiła zrozumieć, że bliskość jest dla mnie najważniejsza, nie umiem dzielić się ukochaną z milionami ludzi. A nadal jesteśmy przyjaciółmi, choć w moim życiu pojawił się ktoś nowy. Kiedy uchylają się drzwi i do sali wchodzi Marta. Na eleganckich butach ma niebieskie plastikowe ochraniacze, na twarzy ślady łez. Iwona chce jej od razu powiedzieć o swojej decyzji. Kiedy modliła się na łóżku, przesuwając między palcami paciorki pierwszokomunijnego różańca, niedotykanego od wielu lat, czując na plecach nieprzyjazne, pogardliwe spojrzenie kobiety z sąsiedniego łóżka, Poczuła, jak spływają na nią spokój i pewność. Nie odda tego dziecka. Zwróci wszystkie pieniądze, jakie otrzymała do tej pory. W ratach. Może pożyczy od Beaty i jej męża. Może znowu zaprosi agentkę Prawidenta do domu. Nie będzie lepszego życia dla dzieci. Nie będzie ubranek, prywatnych lekarzy, sportowych butów dla Piotrka. No i co? Przez tyle lat nie było. Ludzie mają gorzej, a żyją. Wróci do pracy, weźmie znowu do sprzedaży te ziołowe kosmetyki, zarobi na siebie i dzieci, troje dzieci. Kiedy wczoraj zobaczyła krew na bieliźnie, nie pomyślała wcale o Marcie ani o umowie. Nie umiała myśleć o niczym, tylko powtarzała Moje dziecko, moje maleństwo, nie odchodź, zostań u mamy, nie mogę cię stracić. Dlatego, że to wcale nie jest tak, jak sobie wmawiała, jakby opiekowała się cudzym dzieckiem. Jest inaczej. Tak jak nie było z Julką i Piotrkiem. Może dlatego, że dwójki starszych nie oglądała co chwila na monitorze USG, nie słyszała bicia ich serc z głębi brzucha. Byli obcy, dopóki nie wyszli z niej na świat. A to dziecko jest rzeczywiste. Ma twarz, bijące serce, ma już nawet imię. Kaja. Kajusia albo Kajetan. Z tym imieniem na ustach Iwona obudziła się pewnego ranka. We śnie biegała po korytarzach szkoły, w której pracuje, nawołując Kaja, Kajunia, gdzie jesteś? Matka stanęła wtedy w drzwiach do pokoju. No obudźże się wreszcie, kogo tam tak wołasz, spać nie można. Iwona już zdecydowała, zatrzyma dziecko, bo to wydaje jej się jedynym właściwym rozwiązaniem. Bo kiedy trzyma się tej myśli... Dziecko mniej kopie, jakby nabierało większej chęci do życia, a na nią spływa błogi spokój, że wszystko będzie dobrze uda się. Jakoś przecież musi: Nie ma tego złego, tylko że kiedy patrzy na Martę, na jej brązowe oczy, teraz szparki w zapuchniętych czerwonych powiekach, na jej dłonie tak mocno zaciśnięte jedna na drugiej, że kostki przeświecają biało przez skórę, to zupełnie nie umie jej tego powiedzieć. Powie jej później, po szpitalu, kiedy emocje opadną, kiedy znowu będzie je dzieliła bezpieczna odległość telefonicznego kabla, kiedy nie będzie musiała patrzeć jej w oczy. Marta chyba coś wyczuwa, bo wpatruje się w Iwonę z takim napięciem, jakby Iwona była chirurgiem, który właśnie wyszedł z sali operacyjnej, umazany krwią, żeby przekazać najgorsze wieści. Jej głos jest prawie niesłyszalny, kiedy wyrzuca z siebie bez przywitania, bez oddechu. To jedno pytanie. Co z dzieckiem? Jeszcze nic nie wiadomo, ale wygląda, że nic złego się nie dzieje. Na dole coś mówili o krwiaku, o łożysku, ale nic konkretnie. Mam tu poleżeć parę dni i zobaczą co dalej, ale dziecko żyje. Pani Marto, niech pani usiądzie krzyczy Iwona kiedy widzi jak z twarzy tamtej odpływa cała krew jak ta twarz staje się białą maską w której lśnią prawie czarne oczy Coś się zmieniło i Marta o tym wiedziała już od chwili kiedy stanęła w progu szpitalnej salki Kiedy mówiła o swoich odczuciach Filipowi niezdarnie bo to wrażenie zmiany było tak ulotne że nie do końca potrafiła ubrać je w słowa zbywał ją Niecierpliwie, czasem pobłażliwie, a nawet wtedy, kiedy wydawało się, że uważnie słucha, znajdował później tysiąc wytłumaczeń. Jest zmęczona, boi się. Nigdy wcześniej nie była w takiej sytuacji, ty zresztą też nie, mówił. Ludzie zachowują się inaczej w stresie. Wyrabiasz sobie jakieś przekonania na podstawie miny czy spojrzenia. Jeśli masz wątpliwości, to z nią porozmawiaj. Ale jak miała z nią porozmawiać, skoro za każdym razem, kiedy pojawiała się w szpitalu, prosto z pracy, wokół kłębił się tłum ludzi. Dzieci tamtej, chuda dziewczynka i blady, pokasujący chłopiec, wpatrujący się w Martę z mieszanką nieufności i wyzwania. Rozpoznawała to spojrzenie. Tak patrzył Niki w pierwszych miesiącach jej małżeństwa. Pytał spojrzeniem, czy ona chce mu zabrać ojca. Groził wzrokiem, chociaż poza tym starał się zachowywać najzupełniej normalnie. Matka Iwony, typowa starsza kobieta, w śmiesznej, niemodnej garsonce ze złotymi guzikami. Spotkały się tylko raz, w progu. Oprócz tego na sali były zwykle jakieś sąsiadki, koleżanki z pracy, znajome ze sklepu, które na widok Marty zawsze przerywały rozmowę, milkły w półsłowa i rzucały oskarżycielskie spojrzenia spod rzęs umalowanych tanim tuszem. To niewiarygodne, ile Iwona miała takich znajomych z bloku, z klatki, z osiedla, ze sklepu, kobiet zadbanych tanim kosztem, wyglądających starszej niż na swoje trzydzieści parę lat, przynoszących w reklamówkach nowe numery kolorowych gazet, ciastka i mandarynki. Marta zastanawiała się, na kogo ona mogła liczyć, gdy leżała w szpitalu. Wpadał Filip, Teściowa, czasami Baśka, kiedy mogła wyrwać się od dziewczynek z każdym kolejnym pobytem coraz rzadziej. Sąsiadki? Znajome z osiedla? Nigdy. Przez siedem lat z trudem nauczyła się nazwisk kilku sąsiadów, tych najaktywniejszych na zebraniach wspólnoty. Kilka znanych z widzenia osób pozdrawiała przelotnym dzień dobry przy skrzynkach pocztowych i śmietniku. Ile trzeba było lat, żeby bogata, czysta i ogrodzona słoneczna dolina wykształciła takie więzi jak uboga fabryczna kajzerówka z wielkiej płyty parę ulic dalej? Dopiero drugie pokolenie miało szansę na takie znajomości, zaczęte jeszcze w szkole. Ale osiedla takie jak Słoneczna Dolina. Rzadko mogły się doczekać drugiego pokolenia, bo gdy tylko mieszkańcy odpowiednio się dorobili, uciekali do nowo wybudowanych domów jednorodzinnych za miastem, a na ich miejsce wprowadzali się nowi, na dorobku, czasami w ciąży albo z niemowlętami, przybysze z innych, mniejszych miast, po studiach w stolicy albo jeszcze studenci, młode pary imprezujące od czwartku do niedzieli. Tymczasem kajzerówka... Przez lata dorobiła się więzi niemal plemiennych, jak na wsi, pań, które z okna obserwowały i komentowały życie małżeństw sąsiadów, którzy chodzili do jednej klasy rejonowej podstawówki 15 lat wcześniej, a na zniszczonych metalowych drabinkach placu zabaw na wydeptanej trawie usianej psimi kupami, chowało się już trzecie pokolenie. Stąd te sąsiadki i znajome otaczające wianuszkiem łóżko i wony. Do tego dochodziła jeszcze ekspansywna, hałaśliwa rodzina drugiej pacjentki sali numer 12. Typowi zaprawieni w bojach polscy pacjenci gotowi o każdy drobiazg zrobić dym. Pokazać konowałom, gdzie ich miejsce. Rozprawiający o rzeźnikach, co za nasze pieniądze wille sobie budują, a pacjent dla nich tyle znaczy, co śmieć, śmieć z ulicy. Ja to pani mówię. Dopiero kiedy konowały i... Rzeźnicy pojawiali się na horyzoncie, mąż, wujowie i szwagierki podnosili się z krzesełek, kłaniali się, wykrzykiwali Witam pana doktora, jak tam nasza Aldonka? Kiedy do domu wyjdzie z maleństwem? Marta czuła się jak intrus, odizolowana od tego bujnego życia społeczno-towarzyskiego. Podchodziła niepewnie, siadała na ostatnim wolnym krzesełku albo na brzegu łóżka. Wtedy koleżanki Iwony podrywały się zakłopotane, rzucały coś w rodzaju No to pogadajcie sobie na spokojnie, ja wpadnę znowu, jak będziesz wolna albo. To ja skoczę na dół kawkę wypić i zapalić i jeszcze wpadnę za godzinkę. Zostawały same we dwie, w niezręcznej ciszy. Rozmowa ograniczała się do pytań o ostatnie badania. Dziecko rozwija się prawidłowo, to ze mną było coś nie tak. Nazwali to odklejeniem brzegu łożyska, ale ma się na nowo przykleić. Tylko muszę spokojnie leżeć dwa- trzy tygodnie, a potem, jak mnie wypuszczą, mam leżeć w domu. I czy czegoś Iwonie nie potrzeba? W domyśle pieniędzy, więcej pieniędzy. Jeśli bowiem Marta gdzieś w głębi, podświadomie liczyła na to, że w czasie pobytu w szpitalu nawiąże głębszą więź z surogatką, zapewniając jej jedyne dostępne wsparcie i pomoc, to w obliczu licznych gości musiała zrozumieć, że te nadzieje były zupełnie nierealne. Iwona na pytanie o potrzeby zawsze odpowiadała, że dziękuję, dziećmi zajmuje się babcia, w pracy wszyscy wiedzą i pomagają jak mogą. Kierownik sklepu nawet kwiaty przysłał, ale musiała je oddać, bo na oddziale nie wolno. Za duże ryzyko bakterii. Sąsiadki przynoszą smaczne jedzenie, bo to szpitalne jest takie, że trudno wytrzymać. A doktor Górecki z kliniki był dwa razy. Uspokoił ją i zapewnił, że ciąża powinna zakończyć się pomyślnie i w terminie. Wymieniały jeszcze zwykle kilka zdawkowych uwag o pogodzie, o warunkach w szpitalu. I wtedy zwykle drzwi sali się uchylały. Pojawiali się nowi odwiedzający, Marta żegnała się i wychodziła. Wracając, często wybierała jak najdłuższą trasę. Obserwowała Warszawę przez okna samochodu, rozmyślając przy spokojnej muzyce. Nosowska, Jopek, Nora Jones, sączącej się z płyty w odtwarzaczu. Zawsze po takich wizytach miała wrażenie, że coś jej umknęło, że Iwona już, już miała coś powiedzieć, coś ważnego – ale w ostatniej chwili rezygnowała. Filip rozwiewał jej obawy. Pomyśl rozsądnie, czy ty naprawdę liczyłaś na to, że nawiążesz jakąś więź z tą kobietą? Zaprzyjaźnicie się? Ona nie chce się z tobą przyjaźnić, czuje się skrępowana. Potraktuj ją jak usługodawca, który wykonuje dla ciebie jakieś zadania. Kiedy je wykona, nigdy więcej go nie zobaczysz. Ona to robi dla swoich dzieci, chce poprawić swoje życie, które kiedyś tam poszło nie tak i doprowadziło ją z powrotem do punktu wyjścia, życia w tych koszmarnych blokach z tymi koszmarnymi ludźmi. Oni nie są koszmarni. Czasem się zastanawiam, czy to nie my jesteśmy tymi koszmarnymi, kupujemy sobie dziecko tak, jak kupuje się psa z hodowli. Nie znamy nawet naszych sąsiadów, ledwie ich kojarzymy. Czy ty wyobrażasz sobie, że mielibyśmy pilnować dzieci sąsiadom albo robić im zakupy? A oni tak robią, jak na wsi, jak u mojej babci, wszyscy się znają. Niepoważna jesteś. Kiedy? Jak mielibyśmy się zapoznawać z sąsiadami? Przecież tu wszyscy ciężko pracujemy. Tu na osiedlu nie ma ludzi, którzy siedzą na poczcie czy w mięsnym od 8 do 14, a potem się obijają. Gdyby byli, to długo by tu nie pomieszkali. Pojawi się dziecko, to będziesz siedzieć w domu i zaprzyjaźniać się z mamuśkami i nianikami w piaskownicy. Jeszcze ci się znudzi. Mimo tych rozmów nie mogła przestać myśleć o Iwonie, o tej nieuchwytnej zmianie. O barierze między nimi, która nie zniknęła z postępem ciąży, a jakby przeciwnie, umacniała się i stawała coraz trudniejsza do pokonania. Myślała o tym w samochodzie jadąc przez zimową Warszawę, pokrytą rozmiękającym śniegiem, solą i błotem połyskującym żółtym świetle latarni. Zimą tak łatwo było zapomnieć, że w tym mieście czasem bywa jasno. Wychodziła do pracy w półmroku, wracała w ciemności wydawało się, że trwa tu noc polarna, jak w Laponii. Myślała o tym w pracy. Początek stycznia był senny, spokojny, ludzie leniwie przyzwyczajali się do pracy i spokoju po długim okresie przedświątecznej gorączki, a potem świątecznego lenistwa, obżarstwa i sylwestrowych balów. Jednak Marta w tym roku zupełnie nie mogła się przyzwyczaić do powrotu do pracy. Myślami stale błądziła wokół szpitala i wony dziecka, które podobno rozwijało się prawidłowo. Kiedy kilkakrotnie pomyliła się w ofercie i zestawieniu, szef wezwał ją do siebie. Słyszałem, że przygotowujecie się do adopcji dziecka. Zagaił na wstępie, kiedy już zaprosił ją, żeby usiadła i zaproponował kawę z nowoczesnego ekspresu na kapsułki. To prawda, powiedziała. Taka wersja obowiązywała w firmie. Nikogo nie znała tu na tyle dobrze, żeby opowiadać o umowie z surogatką. Zresztą podejrzewała, że nawet w bastionie nowoczesności i zachodniego stylu życia, jakim była międzynarodowa korporacja, ten pomysł może spotkać się z potępieniem. Pani Marto, ciągnął szef, rozumiem pani trudności rodzinne. Akurat, jak on. Ojciec dwójka nastolatków w prywatnych szkołach, widujący dzieci wieczorami, mógłby cokolwiek rozumieć. Ale chciałbym, żeby nie miały one aż takiego wpływu na pani pracę zawodową. Rozumiem, że zamierza pani opuścić firmę na jakiś czas, kiedy pojawi się dziecko. Chciałbym jednak, żeby do tego czasu postarała się pani skupić na pracy. Do tej pory byliśmy bardzo zadowoleni z pani osiągnięć, mimo nieobecności i pobytów w szpitalu. Teraz jednak obserwuję pewne załamanie wydajności. Mówi, jakby dyktował dokument, przemknęło jej przez myśl. Jeden z tych dentych, napuszonych dokumentów, napisanych okrągłymi zdaniami, misje, polityka czy inną księgę, niepotrzebnych nikomu poza zespołem przydzielonym do ich zredagowania, do opublikowania na stronie internetowej i do pobrania w internecie. Coś, co pokazuje się klientom na dowód, że firma jest nowoczesna i zaangażowana, a w rzeczywistości dokument zarasta kurzem w segregatorze w kadrach. Tak naprawdę szuka tylko pretekstu, żeby mnie zwolnić, tak, żeby pod żadnym pozorem nie wyglądało to na dyskryminację. Firma realizuje politykę równych szans, zdobyła także tytuł firmy przyjaznej rodzicom, proponujemy różnorodność i wspieramy niepełnosprawnych pracowników. Już niedługo. Pocieszała się wbrew wewnętrznemu zwątpieniu i poczuciu, że coś jest nie tak. Jeszcze kilka miesięcy. Będę matką, zostawię to za sobą. Żaden nadęty bubek mówiący okrągłymi zdaniami nie będzie w stanie nic mi zrobić. Byleby przetrwać te kilka miesięcy. Iwona nie odbierała telefonów. Niedługo po nowym roku, kiedy dni zaczęły robić się dłuższe, a śnieg pokrył miasto grubą warstwą, rozjaśniając ponury zimowy świat, odesłano ją do domu. Krwawienia ustały. Dziecko. "Dziewczynka, jak dowiedziała się z któregoś z kolejnych badań, rozwijało się dobrze i codziennie czuła jego ruchy. Zdecydowane, mocne, wyraźne szturchnięcia nie przypominające już pękających banieczek. Lekarz z kliniki zadecydował o wypisie, zalecił jej jednak pozostanie w domu do rozwiązania i unikanie wszelkiego wysiłku." Oznaczało to, że spędzała teraz całe dnie na rozłożonej wersalce, z gazetą w ręku, albo przed telewizorem, w którym migały na zmianę wiadomości, seriale, programy publicystyczne. Ludzie tacy jak Iwona opowiadali w nich o współczującej, prowadzącej i niechętnej publiczności, o nieszczęściach, jakie ich spotkały. Kiedy ona się położyła, Matka ostatecznie zrezygnowała z przedwczesnego umierania i wstała ze swojego łóżka, jakby były systemem naczyń połączonych, w którym tylko jedna z nich mogła być w danej chwili bez sił, a druga miała ich w dwójnasób. Matka zajęła się domem i gotowaniem, co oznaczało powrót do tradycyjnej polskiej kuchni, od której jeszcze nikt nie umarł, i koniec tych nowomodnych wymysłów: z kafirem w zupie i przyprawami zamiast wegety. Gdyrając i wyrzekając na swój los, tłukła się po kuchni i pokojach z mopem. Kiedyś wystarczała ścierka, nie te sznurki na kiju. Szmatą i odkurzaczem wodnym dla alergików. Za naszych czasów nie było alergików. To przez te samochody wszystko i przez ruskich z ich czernobylem, kupionym na raty. Dzieci chętnie pomagały babci. Babcina kuchnia im służyła, podobnie jak obecność mamy w domu i wiedza, na razie przekazana w tajemnicy, o tym, że dzidziuś jednak z nimi zostanie i będą mieli malutką siostrę. Piotrek szykował się do egzaminu szóstoklasisty, mamrotał nad testami próbnymi. Iwona usiłowała mu pomóc, ale odkryła z przerażeniem, jak przez te lata uciekła jej gdzieś podstawowa wiedza. Choć miała nie wydawać już pieniędzy, pod wpływem impulsu wykupiła korespondencyjny kurs niemieckiego i przed południami, kiedy dzieci nie było, a matka przesiadywała w przychodni albo kościele, powtarzała mozolnie za kasetą: Iś Iwona, iś in Warszaw, iś habe zwei Kinder, iś kein Auto. Dni mijały tak jeden za drugim, przerywane od czasu do czasu odwiedzinami koleżanek z pracy i z osiedla. Nie umiała sobie przypomnieć, czy kiedykolwiek w jej życiu wcześniej był czas, kiedy wolno jej było nic nie robić przez tak wiele dni. Może w szkole, kiedy chorowała na świnkę czy szkarlatynę. Wtedy leżała pod kołdrą, czytając lektury, i tylko dwa razy dziennie wstawała, gdy przychodziła pielęgniarka robić zastrzyk. Potem po szkole już nie. Najpierw miała dziecko, potem drugie. Stale robiła coś koło domu. Praca, drugi etat, nawet grypa i gorączka kładły ją do łóżka tylko na parę godzin. Wieczorem, byleby się wypocić i rano wstać z nowymi siłami do tego wszystkiego, co składa się na życie samotnej matki. Samotnej, niezamożnej, pracującej fizycznie matki. Nigdy też nie miała tyle czasu na rozmyślania, Nigdy wcześniej nie rozmyślała tyle o podjętej decyzji. Kiedy mieli kupować mieszkanie, po prostu zdała się na Darka. Gdy wyprowadzała się do matki po jego wyjeździe, kiedy zadzwonił, że kogoś ma i chce rozwodu, wszystko działo się jakby samo, poza nią. Nie zależało od niej i nie miała nic do gadania. Po prostu, zdarzenia w jej życiu prowadziły ją w jakimś kierunku, jak rzeka, która niesie ze sobą patyki, liście i zgubione przez kogoś kółko do pływania. Teraz więc ogarnął ją lęk przed decyzją, jaką sama podjęła. Może pierwszy raz w życiu tak naprawdę sama. Dlatego nie odbierała telefonu. Bała się, że Marta, z jej wykształceniem i przewagą życiową, będzie umiała ją zagadać, sprowadzić z powrotem na inny tor, wmówić jej, że będzie lepiej, jeśli odda jej dziecko. Kiedy rozlegał się dzwonek z aparatu bezprzewodowego, kupionego rodzicom jeszcze za czasów małżeństwa Iwony, żeby mogli wygodnie rozmawiać z foteli odbierało któreś z dzieci i na głos Marty albo Filipa nieodmiennie odpowiadało tak, jak je nauczyła. Mama śpi, oddzwoni. Albo. Mama jest w łazience, zadzwoni do pani, jak wyjdzie. Rano, kiedy nie było w domu nikogo, kto mógłby skłamać, po prostu wyłączała aparat z kontaktu. Pewnego popołudnia zadzwonił jednak ktoś obcy. Jakiś pan do ciebie, krzyknęła Julka i przybiegła, żeby podać mamie telefon. Iwona oparła się wygodniej o poduszki, ściszyła telewizor. Była pewna, że to kierownik sklepu z pytaniem o zdrowie albo jeden z tych akwizytorów, którzy oferują lokaty bankowe i polisy ubezpieczeniowe, nie mając pojęcia o tym, że osoby, do których dzwonią, nie mają ani grosza do ulokowania. Jednak w słuchawce rozległ się przyjemny, głęboki, męski głos. Witam pani Iwono, z tej strony Andrzej Zawada. Jestem prawnikiem państwa Olszańskich. Dziecko kopnęło mocniej, jakby udzielił mu się przestrach matki. Słucham? wykrztusiła. Jak pani zapewne wie, jednym z punktów umowy, którą podpisała pani z panem Filipem Olszańskim i jego żoną Martą, jest informowanie moich klientów o przebiegu ciąży i umożliwienie im kontaktu podczas całego okresu ciąży. Czy jest Pani świadoma, że taki punkt znalazł się w umowie podpisanej dnia tak? Przerwała mu z trudem zahipnotyzowana tym potokiem słów. Rzeczywiście, tak było napisane. W chwili podpisywania jednak najbardziej absorbował ją punkt, w którym wymieniono wynagrodzenie: cyframi i słownie. Tymczasem pani Iwono dowiaduje się od mojej klientki, że od pewnego czasu uniemożliwia jej pani kontakt i nie udziela informacji na temat rozwoju płodu i przebiegu ciąży. Poinformowano mnie również, że wbrew postanowieniom umowy nie ustaliła pani terminu kolejnej wizyty lekarskiej w klinice Abowo u doktora Mariana Góreckiego, który zajmował się implantacją zarodka i prowadzeniem ciąży. Pragnę panią poinformować, że dalsze takie postępowanie pociągnie za sobą odpowiednie konsekwencje, w tym wstrzymanie wypłaty uzgodnionego w umowie wynagrodzenia miesięcznego. Nie chcę tego wynagrodzenia. Wpadła mu w słowo, powodowana nagłym impulsem. Nie miała siły bronić się przed przemową pełną skomplikowanych zdań i wyrażeń prawniczych. Chciała uciąć to jak najszybciej i skończyć z niepewnością. Nie chcę pieniędzy, a to, co już dostałam, oddam co do grosza. Czy mam rozumieć, że zamierza pani dokonać jednostronnego zerwania umowy zawartej z panem Olszańskim i jego żoną Martą? Głos dotąd ciepły i juwialny, mimo groźnej treści, nagle ochłódł. W takim razie muszę panią poinformować, że w świetle obowiązującego prawa niechże pan już przestanie! krzyknęła. Ma pan rozumieć, że nie oddam im mojej córki ani teraz, ani nigdy, i niech Pan jej to powie, dodała, bo ja nie mam siły jej tego powiedzieć w oczy. Nacisnęła czerwony przycisk kończący rozmowę, odrzuciła aparat na ławę, ukryła twarz w dłoniach i wybuchnęła płaczem. Tajonia się uspokoiła, jej ruchy stały się delikatne, jakby maleńka od środka głaskała mamę, próbując ją pocieszyć. Wiedziałam, że tak będzie Iwuś. ta cała historia z dzieckiem to było najgłupsze, co mogłaś wymyślić. Beata siedziała przy ławie popijając kawę. Iwona na tę okazję ubrała się i usiadła na pościeli przykrytej kocem. Brzuch nie pozwalał jej już włożyć normalnych ubrań. Na szczęście znalazła w szafie stare dresy. Nie piła kawy. Lekarz pozwolił tylko na jedną dziennie. Te wypijała rytualnie co rano nad gazetą. Piła napar z malisy osłodzony miodem. Do tego skubała delicje wystawione w sklepowym pudełku. Na szczęście przy bacie nie musiała się sadzić na elegancję. Za długo się znał, żeby wystawiać gościnną porcelanę. Nie powinna jeść tyle wodyczy, Wiedziała o tym. Tak mówił ginekolog w rejonie, do którego chodziła raz na miesiąc, odkąd zrezygnowała z prywatnej kliniki. Skazówka łazienkowej wagi dawno już przekroczyła magiczną liczbę siedemdziesiąt i nieubłaganie posuwała się coraz dalej, a do końca ciąży zostały jeszcze ponad trzy miesiące. Jednak nie mogła się powstrzymać. Jadła te ciastka, żeby zająć czymś drżące, spuchnięte dłonie. I co ja mam teraz zrobić? Pokochałam ją. W szpitalu co dzień się modliłam o jej zdrowie. Nie mogłam znieść myśli, że mam ją stracić. Ech. Beata energicznie potrząsnęła głową. Z tobą to same kłopoty. Nie martw się, ja cię doskonale rozumiem. Nigdy nie wyobrażałam sobie, że można nosić dzieciaka w brzuchu i go nie pokochać, a potem oddać. Matka to matka. Ta matka, która nosi pod sercem, rodzi w bólach. Matka zastępcza to może być zamiast domu dziecka, ale nie do ciąży. Ale było, nie było, to jest jej dziecko jej nie jej. Co za różnica, czyje było na początku? Liczy się, że w tobie siedzi i rośnie. Nie płaczno. Bata objęła przyjaciółkę ramieniem. W razie czego jakby trzeba było do sądu iść czy coś, to my zawsze będziemy za tobą, będziemy cię wspierać. Jakby coś, to mój brat zna jednego prawnika, żeby nie było, że tam ci będą z adwokatem, a tobie przydzielą z urzędu takiego, co się na niczym nie zna. Coś się wymyśli ty jesteś dobra matka, to od razu widać po Twoich dzieciakach. Czyste, grzeczne, zadbane Piotruś najlepszy w klasie z polskiego, Julka zawsze taka uczynna, ledwie to od ziemi odrosła, już wszystkim grzecznie mówiła dzień dobry. Przepraszam, zakupy robiła mojej mamusi, kiedy leżała na nerki. Nikt ci dziecka nie odbierze, bo takiej matki to ze świecą szukać. A i życie cię nie rozpieszczało. Dziewczyny ze szkoły też na pewno pomogą, zaświadczą, coś się wymyśli. Pamiętaj, Iwa. Nie jesteś sama na tym świecie. Może i tak ci się wydaje, odkąd ten twój Darek cię zostawił, ale jakby co, to my tu wszystkie jesteśmy i nie damy ci zginąć. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka i zachęcamy do przesłuchania jego dalszej części w jednym z serwisów dostępnych pod linkiem zamieszczonym w opisie filmu. Jeśli nie chcesz przeoczyć kolejnych audiobooków, zasubskrybuj nasz kanał, włącz notyfikacje i bądź na bieżąco.